Siemanko, jestem Adoem, jesteśmy właśnie w White Raven Records, jest ze mną tutaj Bristol. White Raven Records oczywiście jedno z naszych... No żartowałem. Nie ogarnąłem. White Raven Records oraz Upojeni Label to są nasi jedni z głównych sponsorów. Sponsorują nagrody zarówno jak przez cały sezon, tak i na wielki finał. Dlatego jesteśmy tutaj z Bristolem, żeby przeprowadzić z nim krótki wywiad. Więc Bristol, no siemano, z tobą się już przywitałem, ale możemy zbić jeszcze raz. Teraz o, wjechała w końcu. No, na samym początku może powiedz, ile masz lat, czym się zajmujesz poza freestylem, tak na co dzień? Mam lat 18, na co dzień. Pracuję, uczę się i naprawiam życie, które zjebał mi freestyle. Ale dalej freestylujesz, tak? No tak, dokańczam. To tak ciężko być na odwyku, pijąc dalej, tak? Tak. No i... Ale próbujesz. No i w sumie to tyle. I rozwijam swoje pasje, które... Czyli jakie pasje? Które mam jeszcze tytułem? Za... Które jeszcze za płytko się nimi interesuje, żeby o nich rozmawiać. Okej, okay, dobra, rozumiem. Powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda z freestylem? Jesteś dość młodym zawodnikiem. Jak się zaczęłam? Wyszedłem na ustawkę w październiku, chyba w drugim sezonie. O kurwa, stary. Ja pierdolę, jak sobie to przypomnę, stałem pod tą sceną. Kurwa, żołądek mnie ściska. No, wiem o co. Mówię, kurwa, nie, ogólnie zaczęło się tak, że przed w ogóle ustawkami ciśnęliśmy się na ławkach, kurwa, po rodzicach. Po prostu się wyzwaliście. Z ziomkami, tak. No, tam było, ty, no, w sumie nie pamiętam, że twoja stara to kurwa i to było dobre, nie? No, no. No i w sumie stwierdziłem, że z takim samym nastawieniem przyjdę na ustawkę. Może dla beki. Czego nie ma, nie u nas tutaj. No i... Starszy. No i pod tą sceną zacząłem się stresować, kurwa, kucnąłem, mówiłem, bo była tam chyba mój kumpel był, jego dziewczyna. Mówię, weź nic do mnie w ogóle nie mów. No, wyszedłem na tą scenę, coś tam pobełkotałem. Coś kojarzę, pamiętam. Byłem. No, a potem pojechałem na drugą. No i oglądałem wcześniej walkę Siwego i tam ładnie o Rychupei nawinął. No, więc przyjechałem na Limki, nawinałem tam z 3 Primady o Rychupei. No i przeszedłem i potem miałem baraż z tobą. No, no i widzisz, i tak tym oto sposobem poszedłeś dalej. Tak. Przez 3 Primady z Rychupei. Ja będę pamiętał. Dobra, no powiedz nam... Ile czasu w tygodniu, jeżeli poświęcasz czas na freestyle w ogóle, ile tego czasu poświęcasz? Teraz? No teraz, no aktualnie tak wiesz. Znaczy ogólnie wcześniej napierdalałem te treningi, no teraz ogólnie w ogóle, praktycznie w ogóle. Raz na jakiś czas mam tak, że sobie odpalę jakąś walkę i podjaram się i sobie jebnę tam mały trening, no ale tak to... Nie. Czyli, ale sądzisz, że jakby potrzebujesz tego treningu, czy jesteś w stanie, na przykład, jesteś na tyle utalentowanym zawodnikiem, że możesz wejść na scenę i bez wcześniejszego przygotowania rozjebać jakąś bitwę? To znaczy utalentowanym, no kurwa, przez te wcześniejsze treningi, co napierdalałem, no to coś mi jeszcze tam zostaje, jakaś tam forma, nie? I okay, czyli coś tam jeszcze cisnę. Lecisz na resztkach po prostu. Tak, i no, czasem jeszcze mam takiego ziomka ze Swarędza, to wbijam raz do niego na 3 miesiące, napierdalamy taki trening po 3 godziny. Okay. No, ciśniemy się na prywatach i... Dobra. Powiedz, co najbardziej lubisz jakby w swoich wejściach freestyle'owych? Nie wiem, czy jest to flow, punche, charyzma? No. Flow, punche, charyzma. Masz do wyboru wszystko inne, nie? Tylko tak. Chyba te riposty jednak. Riposty. Jednak lubię jak... Jednak mi to łatwo jakoś przechodzi, nie wiem czemu. No każdy ma swoją specjalność. Tak. No i generalnie chyba to. No, czyli... Trudno też siebie ocenić, nie? No tak, tylko no właśnie tak zastanawiam się, co jest twoją właśnie, tak twoim zdaniem najlepsze, ale mówisz, że riposty. No i udawa na pewno siebie. Czyli taka pseudo-charyzma, powiedzmy. Tak. Dobra, jaki był twój największy freestyle'owy sukces? W sumie dla mnie... Przelicza. Nie, tak myślę. W sumie dla mnie to chyba każdy wyjście na scenę i... Niezasłabnięcie to jest sukces, bo rozumiem, ja akurat jestem dość podatny na stres, ale chyba myślę, że no ten trzeci sezon i ten drugie miejsce w finale i WBW, bo WBW się jarałem i jak przeszedłem tam w 17, to takie było wow. No tak, to już był taki pierwszy raz, nie? I... Tak, to była moja chyba czwarta bitwa. I cyknąłeś, no faktycznie, tak. No czaję. Dobra, powiedz mi, bo powiedziałeś, że jakby każde wejście na scenę, bo się stresujesz, no jakby no widziałem twoje bitwy i na żywo i na tych i widzę, że no tak kurwa, no lata
wyglądasz dość tak pewnie na tej scenie. Aż tak dobrze udajesz? Czy... Nie, akurat... Czy alkohol? Akurat to chyba proces, nie? Bo napierdalałem na te bitwy. Przed jedną bitwą nawet miałem kołatanie serca. Że no, była beka ogólnie, bo dzień wcześniej byłem w Rawiczu, najebaliśmy się, bo ogólnie tam byliśmy z FB, ja przejebałem z Bilem i z BKN-em, FB z Pukusiem, najebaliśmy się w hotelu. No i na drugi dzień przyjechaliśmy i skończyłem w karetce, kurwa, bo się chyba zestresowałem, nie wiem. No, to chyba przez stres właśnie. Okej, okay, no to mogłoby być to odpowiedzią na pytanie następne, które ci zadam, czyli moment, który ze swojego freestyle'owego życia zapamiętałeś najbardziej. Tak pozytywnie, negatywnie, no nie wiem, jakaś taka ciekawostka. No te kołatanie też w sumie zapadło mi trochę w pamięć. Kurde, co mi zapadło w pamięć? Było tyle tych ustawek. Na obstawce w grudniu stałem sobie, nie przyszedłem limek i poszedł do mnie Enrique i powiedział, że tylko Bristol. O, to mi zapadło w pamięć. Podjarałem się. Pozytywne słowo ze strony starszego kolegi po fachu, tak? Tak, dokładnie. Coś w tym stylu. Dobra, jaki jest twój plan na finał? Chcesz wygrać? Chcesz, nie wiem, wyjść z grupy? Chcesz się najebać? Nie wiem. Kurde, nie wiem. Zależy, jaki będę miał dzień, jeśli chodzi o plan. Czyli jeszcze nie planujesz? Nie, no w ogóle nie planuję. No, jak wyjdzie, tak wyjdzie, nie? Ale... Mam takie przypuszczenia, że albo przejebę wszystkie walki 3-0, pojadę do domu, znaczy no, po finale, albo przejebę w finale, albo wygram w finale. Czyli trzy opcje. Najprościej. Dobra, co ja mam jeszcze do ciebie zapytać? Jakim twoim zdaniem jest faworyt? Kto jest faworytem? No, wszyscy robią mu, jak zadaję to pytanie. Znaczy, faworyt. Kurde, no każdy może to rozjebać, tak naprawdę no... No tak naprawdę, no każdy, no FB, Jaskier, Niulek, no kurwa każdy znaczy, może to wygrać. Możliwość, ale jakby, no kto twoim zdaniem ma największą szansę? Kto jest takim, kurwa, najbardziej dopierdalaczem? No myślę, że może być Kłeż i ten Bartek, nie? Kłeż i Bartek. Ale ja bardziej nie mam tak, że się na przykład ich boję czy coś, że na nich trafię i mnie rozjebią, tylko bardziej ciekawość, że kto rozjebie oprócz mnie ten finał. Dobra, a Czarny Koń? Czarny Koń, no kurwa, Niulek. Nie, jak ogólnie, jak Niulek będzie taka sytuacja, że na przykład Niulkowi będzie brakowało, o no. Jednego zwycięstwa do na przykład dogrywki w trójce, to chyba się mu podłoży nawet. O kurwa, no, mamy to nagrane. Dobra, no i jeszcze pytanie, chociaż w sumie na połowę tego pytania odpowiedziałeś, jak trafiłeś na PFL i dlaczego zostałeś z nami? O, no ogólnie... Kurde, też nie pamiętam. Chyba wpisałem Poznań Freestyle, z ciekawością, czy są jakieś bitwy. Wyszło mi, chyba to na YouTubie wtedy było, ten filmik z drugiego sezonu, z finału. Gdzie tam Siwy napierdalał. A to z pierwszego sezonu. A, z pierwszego. To Siwy wyjebał mikrofon w jakiś czas. Tak. No. No, i tak sobie pomyślałem, a kurde, pojadę to tak dla beki. I miałem head z kumplem, ale speniał. Chyba. No i pojechałem, no i wtedy tam trafiłem na Siwego i obstrałem night. Okej, okay, no dobra. My mamy za sobą wszystkie normalne pytania, zostały jeszcze nienormalne pytania. No co nienormalne? Nie, one też są normalne, tylko są po prostu, wiesz, jakiś numerek zapodaj od 1 do 8. Dwa. Czy robisz się czerwony jak burek na wywiadach? Nie, komu zabrałbyś przerwniki z nawijki? Jeju, nasuwa mi się tylko jedna ksywa. No dawaj. Chyba wszyscy wiemy. Nie, dobra. Jeżeli oglądałeś chociaż jeden wywiad z Bristolem. Nie, dobra, ale, znaczy chciałem powiedzieć Lion, ale teraz tak myślę, zajebałbym samemu sobie z początku jak nawijałem, bo miałem fajne przerywniki. Kurwa, miałem. Nie przekminiłbym, żeby tak odpowiedzieć na to pytanie, ale no to nie, jest tak, dobra odpowiedź. Bo miałem zajebiste przerywniki, pamiętam chyba dwa. Słuchaj tych punchline'ów, kiedy Bristol wchodzi, rozpierdala takich downów, a drugie było sprawdzaj kutafonie, rozpierdalam cię na mikrofonie. O. I powtarzałem to co wers, bo myślałem, że jestem Filipkiem. Było też jeszcze, nie? Że poznański freestyle nie upadł, jeśli tak myślałeś, no to mamy to A, to na kawałku. A to lubię najbardziej, yo! Dobra, Bristol, to chamskie cięcie. Nie, no to kurwa. Dzięki no, za wywiad. To musi być prawdziwy film. Możesz jeszcze zapowiedzieć. Ja nie będę, ty jesteś zawodnikiem. Kiedy to jest? 19 stycznia, Trops. 19.30?
Powiedzmy, że tak. No, 19.30, podajcie. Podajcie. Chłopaki, boicie się mnie wymoty. Elo. Siema.